Cześć. Cześć. Dowiedziałaś się czegoś o mafii Brunetta? Tak. Mają nowego chemika. Podobno jest trochę walnięty, ale geniusz. Ma wymyślić na nim jakąś nową recepturę. Ma być bardziej skuteczna i efektywniejsza. Słuchaj, jest robota. Trzeba obrócić butelkę. Nie no, wiesz? Nie gniewaj się, ale wiesz, kiedyś to może chętnie by się wypiła, ale teraz? Tyle to ja już nie piję. A co, imieniny dzisiaj masz? Ty gamoniu! Butelka to tajemnicza receptura mafii Brunetta. Masz rację. Musimy posługiwać się szyfrem. Ściany mają uszy, prawda, Karmelka? Trzeba zadzwonić do naszych ludzi. Sama wiesz do kogo. Uciekaj, kotku. Halo? Mamy dla Ciebie zlecenie. Trzeba odbić od mafii Brunetta tajny przepis na nową recepturę narkotyków. Nie możemy dopuścić do tego, żeby one miały coś, o czym nasza mafia nie ma zielonego pojęcia. Okej. Okay. Umówimy się dziś w południe przy Starym Boże. Tam dostaniesz zaliczkę. Na razie. Załatwione. Brunetta? Twoje dni są policzone. Och ty! Och ty! Teraz te tereny będą nasze. Cały okręg. Pamela, wypijmy za to. Wysilnijmy. Jesteśmy genialne. Widzisz, Coco Chanel? To są porządne tereny pod inwestycje. Dobra szansa ziemi. W razie suszy możliwość nawodnienia. Tutaj też możemy rozpocząć naszą działalność. Tym sposobem zdobędziemy tereny Blonda. Mistrzu, jak zawsze się nie mylisz. I słuchaj, nawet mam pomysł. Mam zajebistego chemika. On nam pomoże to zrobić. Pomoże nam jakiś, nie wiem, produkt stworzyć albo coś. Myślę, że powinniśmy się do niego udać. A jest on zaufany? Jak najbardziej. Nie jedną flaszkę w nim. No to możemy. To chodźmy. Siema, Andu. Siema. To jest Koszanel. Siema. Moja prawa ręka. Co was do mnie sprowadza? Słyszałam, że masz propozycję dla mnie. Potrzebujemy jakiś super towar na rynek Blonda. Masz coś na nas? Mam mózgotłuk. No. Kopię rewelacyjnie. Tylko trochę kosztuje. A masz go tu gdzieś? Mogę wam pokazać. Ale dawaj. Jeszcze jest nieskończony. Dawaj. Oto on. Słuchaj, ale nie będzie tak jak z rosyjskim krokodylem? Kopię nieźle, ale nie aż tak. Jest bezpieczny? Tak, dobry towar, tylko trochę kosztuje. Dobra, chodź, pogadamy. No, licz. Tyle. Za dużo. Jeszcze raz. Wiesz tyle? Co? Lepiej, ale nadal się cenisz. Ale biorę to. To jest dobry towar. To może przed pieczą biorę. Okej. Masz kogo? Dzięki. To za dobry interes. Za współpracę. Andu, wiedziałem, że na ciebie można liczyć. No to siup. Dobra, lecimy. Dzięki. Masz tydzień. Na razie. Dobra.
Nadeszła pora relaksu. Słuchaj, mamy wszystko to, czego nam potrzeba. Procedurkę, rybeczki, trochę wódeczki, ogóreczki. Czego więcej chcieć od życia? Nic już więcej. Interes się udał, wszystko wypaliło. Rynek Blonda jest nasz. No i o to chodzi. Myślę, że najlepiej będzie, jak się napijemy pod to wszystko. I teraz tylko będziemy odpoczywać. Trzymaj kogoś. Dzięki. A tak, co u ciebie? I tak, to wszystko dobrze. Myślę, może o jakichś czasach. Jakieś Malediwy. A no. Czemu nie? Kasa będzie. Co tam planujesz teraz, mistrzu? Nie wiem, może to będziemy jakieś nowe terytoria. Patrz! To jest! Idzie! Fajnie! Jeszcze! Uciekamy! Zabrał. Współpracujesz? A co w zamian? 15 lat albo wolność. Dobra. Pisz wiadomość. Basen, godzina 16. Kto mi tu napisze? Coco Chanel. Park wodny, 16 przyjdź. No, trzeba będzie się spotkać.
Zapraszam, mamy gorący news. Dziś w godzinach popołudniowych rozbito siatkę przestępczą zajmującą się handlem narkotyków na terenie powiatu kaliskiego. Zatrzymano członków mafii Blonda, Justynę P., pseudonim Siwa, Katarzynę P., pseudonim Pamela i szefa mafii Bruneta Joannę P., pseudonim Mistrzu Fu oraz Joannę P., pseudonim Coco Chanel. Mistrzowską akcję przeprowadzili specjaliści CBS i to właśnie agent przedstawi Państwu szczegóły operacji. Oddaję głos. Halo, halo, Pire, słyszysz mnie? Cześć Mariola, akcja zakończyła się pomyślnie. Pamiętaj, z Pyrkiem bezpiecznie. Hiya, Bobby. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Już. Cześć Mariola, akcja zakończyła się pomyślnie. Ano widzisz Coco Chanel, teraz mamy chwilę relaksu, sobie połapiemy, mamy wszystko to, czego nam potrzeba. Mamy procedurkę, rybeczki, trochę budeczki, no i ogóreczki, no jakby było inaczej. Pewnie, udał się interes, teraz będziemy tylko odpoczywać. Ano, rynek Blonda jest nasz, nie czarujmy się, mamy teraz tyle dochodów będziemy mieć, że głowa mała. Myślę, musimy